Franciszek Longchamp de Berryer, ksiądz katolicki, profesor prawa, wykładowca uniwersytecki. Dzień dobry, szczęść Boże, jest naszym gościem. Dzień dobry, szczęść Boże, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie tutaj do radia. Proszę księdza, wczorajszy gość Roberta Mazurka, biskup Pilewski, powiedział, że nie pójdzie na film Claire. Myśmy byli wczoraj, zgrzeszyliśmy? Byliśmy wczoraj. Razem. Trudno rozmawiać o tym filmie, jeśli się go nie widziało, dlatego obejrzeliśmy ten film wczoraj. Czy zgrzeszyliśmy? Razem. Chyba nie. Ale naraziliśmy się pewnie na jakiś ostracyzm albo krytykę, bo wiele osób dzisiaj mówi tak, na ten film nie wolno pójść. Są też takie opinie, że ten film w ogóle powinien być wycofany z kin. Niektórzy nawet robią silnie. To dobra droga? Chyba nie, bo to jest reklama tego filmu z pewnością i nie wiem, czy ten film zasługuje na aż taką reklamę. Być może producenci liczyli, że będzie właśnie taka reklama, dlatego że jeżeli robi się nieprzychylny różnym zjawiskom w kościele, czy kościołowi w ogóle, bo być może ten film może być uznany za po prostu nieprzychylny dla kościoła, to liczy się na to, że reakcja będzie taka, która będzie napędzała ludzi do kina. To co powinien katolik zrobić? Iść czy nie? Milczenie. To znaczy, ja bym nie poszedł na ten film, gdyby nie o to chodzi, że pan zaprosił, ale gdyby nie to, że ja miałem pewne nadzieje związane z tym filmem. Myślałem, jak widziałem pierwszy raz zwiastun tego filmu, a to było dawno, dawno temu i próbowano tę kampanię przygotowywać promocyjną dłuższy czas, to myślałem, że może on się, że jeżeli pokazuje negatywne zjawiska, to zawsze zło, które jest pokazywane, ono nie buduje, chyba że jest pokazywane w konkretnym celu. To ja coś proszę księdza powiem naszym słuchaczom, bo spotkaliśmy się mniej więcej miesiąc temu i wtedy ksiądz mówił, to będzie dobry film, to będzie film, który poruszy serca ludzi i poruszy też Kościół. Czy dzisiaj, po tym jak wczoraj ten film widzieliśmy, powiedziałby ksiądz to samo, czy nie? Miałem nadzieję, że to będzie dobry film, a przynajmniej taki film, który moglibyśmy wziąć na rekolekcję dla księży. I co? Ale tam nie ma niczego takiego, co mogłoby posłużyć oczyszczeniu, co dałoby do myślenia, ponieważ ten film, jak się go obejrzy, jeśli go ogląda człowiek kościoła, człowiek ze środka, ja mam wrażenie, że to jest historia opowiedziana z zewnątrz, to jest historia na podstawie wrażeń, doświadczeń jakichś. Poza tym jest cała masa szczegółów, które się nie zgadzają. Widać, że nie było konsultanta kościelnego tam, ale tak, a ja mam wrażenie, że wręcz odwrotnie, że ktoś podpowiadał. Wiele szczegółów się nie zgadza. To a które? Na przykład namaszczenie nie po tej części dłoni, przyjmowanie pieniędzy za sakrament namaszczenia chorych. Akurat spowiedź i sakrament namaszczenia chorych to są takie sakramenty, których pod żadnym pozorem nie można przyjmować w tych sytuacjach. A to całe bogactwo. Pieniędzy. Intencja mszalna, intencja za ślub 2000 i potem 2000 znowu, cały czas te 2000 złotych się pojawiające, to wie pan, no jestem 18 rok księdzem i nie byłem w żadnej parafii, w której były stawki. Oczywiście to one się zdarzają, ale... To jak się zapytam tak, pojawiają się opinie ludzi, którzy generalnie chyba w większości tego filmu nie widzieli, ale jedna opinia mówi tak, reżyser pokazał brutalną prawdę o Kościele, inni powiedzą tak, to jest ten film, to jest walka z Kościołem. Która z tych opinii jest bliższa prawdy? Myślę, że... Znaczy, wydaje mi się, że niestety ta druga. Miałem nadzieję, że ten film będzie przydatny do tego, żeby popatrzeć na siebie samego w krzywym zwierciadle. I bo jeżeli się nie nawrócimy, wszyscy śmiercią umrzemy. To jest jasne. Ale co, ten film pokazuje nieprawdę? To znaczy, ten film, myślę, że można by było, być może jest w stanie nawet scenarzysta czy scenarzyści pokazać, że każde z wydarzeń odpowiada czemuś, ale połączenie tego wszystkiego i nagromadzenie i zapętlenie i klamry, które są poczynione przy różnych takich elementach prześmiewczych, nie mówię o komicznych, ale o prześmiewczych, które się pojawiają, one nie zachęcają do tego, żeby... Nie służą jakiemuś oczyszczeniu, to znaczy ja nie bardzo widzę potencjał oczyszczenia. A może w tym reżyser wcale tego nie chciał. To może inaczej, nie chciał, bo wydaje inaczej mi się, spytam, że... Gdybym spytał, czy zna ksiądz taki kościół, jaki jest w tym filmie pokazany, czyli kościół i księży, którzy skupiają się na alkoholu, pieniądzach, władzy, uciechach, seksie czy innych rzeczach bardzo złych. To pewnie ksiądz by powiedział, że takiego kościoła jako suma nie ma. Ale czy są tacy księża w kościele? Na pewno się zdarzają tacy księża. Przecież nie bez powodu przenosimy bardzo wielu księży do stanu świeckiego i to karnie.
Oczywiście odsetek w stosunku do księży w ogóle jest bardzo nieduży, ale przenosimy. Moje pytanie też jest czasami takie, a jak ma wyglądać duszpasterstwo takich księży, którzy zostali przeniesieni do stanu świeckiego, bo to są cały czas nasi wierni, którymi musimy się zająć. Oczywiście to nie jest pytanie, które, czy odpowiedź na to pytanie nie jest specjalnie interesująca, może dla wszystkich. Ilu ale... takich kapłanów jest? Może nie liczbowo, tylko procentowo. Nie, statystyk nie znam. To trudno mi tutaj... A tak na wyczucie? Nie, no na mówiło się, że za czasów papieża Ratzingera po 200-300 rocznie było przenoszonych do stanu świeckiego w Rzymie, przez Rzym. A więc to oczyszczenie trwało. To pani premier Suchocka mówi, że ona jako ambasador jest przekonana, że kluczem do pontyfikatu Benedykta XVI jest pokuta, oczyszczenie i pokuta z grzechu pedofilii. Jej świadectwo jest bardzo mocne. Więc to doświadczy. Papież mówił, Benedykt, o tym, że najtrudniejszym prześladowaniem to jest to prześladowanie z wewnątrz Kościoła. Więc mówimy o tym prześladowaniu, ale ono, czego brakuje? Bo nikt nie idzie po to, nie zostaje po to księdzem, żeby mieć dostęp po prostu do dzieci, żeby, nie wierzę w to zwyczajnie, żeby pić alkohol, żeby, nie wiem, kupować sobie drogie samochody, bo naprawdę można takie cele osiągać w zupełnie inny sposób, a nie być księdzem. No ale ci księża, którzy tak postępują, to jak to się dzieje, że... Chyba niektórzy się nawracają w kapłaństwie. Po tylu latach w seminarium i po iluś tam latach na parafii robią takie rzeczy. Jak to jest możliwe? Niektórzy nawracają się w kapłaństwie, a niektórzy mogą wiarę stracić. Nie ma takiego daru, którego nie można stracić. A wiara i kapłaństwo też jest takim, to są takie dary, które można stracić. I to jest coś, czego mi brakuje tutaj w tym filmie. To znaczy widać, że nie ma wiary. Tam nawet się modlą w tym filmie, ale mimo wszystko nie widać wiary. Ja myślę też, że reżyser pokazał Kościół i księży jako firmę, a może nawet korporację, gdzie jest walka i o karierę, i o wpływy, i o pieniądze, i o kobiety, gdzie są uciechy. Generalnie jest to świat bardzo zły. Może to jest film po prostu o złym świecie, o takim złu, które siedzi w każdym z nas głęboko. Pokazanie Kościoła jako firmę jest bardzo proste, jest bardzo nośne, bo ludzie wiedzą, na czym firmy polegają, ale to jest bardzo... Jeżeli nawet użyjemy tego, szczególna firma, dlatego że ona ma służyć zbawieniu człowieka. I to jest najważniejsze w nim. Zawsze mówiono o tym, że Kościół jest, i zawsze tak było, że Kościół jest kościołem grzeszników, ale Kościół jest święty. Natomiast z tego filmu jednak wychodziłoby, że Kościół nie jest święty jako całość, czyli nie ma w nim Boga. Ale ten film pokazuje też, że księża, przynajmniej w tym filmie, są ponad prawem. Że nawet... policja ich się boi i policja wycofuje się ze swoich czynności, że politycy nawet klękają przed biskupem po to, żeby, no właśnie nie wiem nawet po co. To jest bardzo nieprawdziwe, bo księża nie są ponad prawem, a jeżeli uważają, że są ponad prawem, to są w wielkim błędzie. Proszę księdza, a po tym filmie, jak ksiądz teraz myśli, co jest największym problemem polskiego kościoła, polskich księży? Alkohol? Pieniądze? Seks? Pedofilia? Zawsze się zwraca uwagę na właśnie takie elementy, że one są zawsze zagrożeniem. Ale moim zdaniem największym zagrożeniem jest niewiara. To znaczy, jeżeli ktoś się modli, jeżeli ktoś wierzy, jeżeli ktoś stara... Bo wierzyć to nie znaczy tylko, że uznaje Pana Boga, że jest. Ale wierzyć to znaczy zaufać Panu Bogu, to znaczy zawierzyć Panu Bogu. Moje życie, moje kapłaństwo. I to, tę moją posługę wobec innych. To jeszcze ostatnie pytanie, zanim przeniesiemy się do internetu. Myśli ksiądz, że ten film zrobi więcej dobrego, czy więcej złego dla Kościoła, dla ludzi, którzy do Kościoła chodzą, którzy są religijni? Ja myślę, że ludzie, którzy do Kościoła chodzą, w tym filmie się w ogóle nie odnajdą. Natomiast ci, którzy do Kościoła nie chodzą, może pójdą na ten film, myśląc, że potwierdzą sobie to, co uważają dotąd i że może się pośmieją. Ale ten film raczej nie jest do śmiechu i tak jak obserwowaliśmy także widownię, nie tylko sam film, to wcale nie było śmiechu na widowni. Bo on jest przejmujący. Problemy, o których mówi, są przejmujące. Choć przyznam, że czasami słychać było śpiew. Nie śpiew, tylko śmiech. I to chyba bardziej nawet... Mam wrażenie, ksiądz się uśmiechał niż ja. Ja siedziałem w skupieniu, a może nawet i takim przejęciu. Może nie mam racji. Ksiądz... Do wszystkiego trzeba podchodzić z lekkim poczuciem humoru. Ksiądz Franciszek Lonchon de Beye. Żegnamy naszych słuchaczy radiowych, przenosimy się do internetu. Tam dalsza część rozmowy także o tym właśnie, co jest dziś największym problemem polskiego kościoła i największym wyzwaniem. Dziękujemy. Dziękujemy. Wrócę do pytania, proszę księdza, o to, co ten film może zrobić, bo wszystko jest po coś. Ja tak myślę sobie, że takie filmy, takie sceny, jeśli nawet są deformacją rzeczywistości, a tak chyba ksiądz chce to powiedzieć i pokazać, że takiego kościoła, jaki jest w tym filmie, po prostu nie ma jako sumy,
to może też ten film jest właśnie po coś. Może on poruszy ludzkie serca. Może ci, którzy widzą takie zachowanie księży, grzeszne, złe, może gdzieś powiedzą innym, że jest taki ksiądz, który jest niegodny kapłaństwa i ten ksiądz zostanie odsunięty i nie skrzywdzi innych. Może tak, chociaż bardziej potrzeba nam wzorców pozytywnych. Dlatego, że te wzorce negatywne znamy, zło znamy. Zło się oczywiście bardzo dobrze pokazuje i ludzie chętnie o złu mówią, o złu słuchają, niestety. Jeżeli mówi się o dobru, to to nie jest pociągające, to jest pewna tajemnica, czy mimo wszystko zaskoczenie spore, że tak się podchodzi do dobra, ale potrzebne są dobre wzorce. I tych dobrych wzorców może nam brakować, chociaż no, mamy wspaniałe. Zawsze dziennikarzom mówi się, że zło się lepiej sprzedaje, tak? Że newsem jest wtedy, kiedy człowiek pogryzł psa, a nie pies człowieka, bo to jest norma. Tak, dziennikarze mówią, że zło się sprzedaje i chyba to widać w mediach, że zło się sprzedaje dobrze. Więc można oczywiście by to banalizować, tak jak niektórzy uważają, i mówiąc, że filmy się robi po to, żeby zarabiać pieniądze. Wobec tego trzeba w nim pokazać to, co ludzie chcą obejrzeć, niezależnie od tego, na ile to jest prawdziwe. I to był prawdziwy cel tego filmu? Nie wiem, ale jeżeli jest dużo nagromadzenie zła, a nie ma żadnych pozytywnych, właściwie tam nie ma pozytywnych rozwiązań, bo porzucenie kapłaństwa oczywiście dla bycia z matką własnego dziecka jest rozwiązaniem, na które wskazuje prawo naturalne. Trzeba wziąć odpowiedzialność za to dziecko. Nie dostrzegł ksiądz żadnego pozytywnego bohatera w tym filmie? Długie milczenie. Pozytywnego przykładu, z którego mógłbym czerpać? Nie. Ja nie, ale być może nasi słuchacze pójdą i nie zgodzą się z tym. Czy w takim razie ten film może być takim detonatorem, który sprawi, że Kościół, jego pozycja w Polsce będzie dużo niższa niż jeszcze rok czy dwa temu? Wie pan, trudno powiedzieć. Tutaj trudno przepowiadać. Bo gdyby ten film był zrobiony w sposób, który daje szansę, czyli że wykazuje jakąś... bo mi brakuje dobrej woli w realizacji tego filmu. Znaczy powiedzenia czegoś, widzimy was tak, zmieńcie się, bo jesteście nam potrzebni, albo dania jakiejś ludzkiej szansy także Kościołowi czy księżom. Ja tego nie widzę. To tak jak ktoś występuje i mówi, jestem homoseksualistą, w kościele prześladuje się homoseksualistów, jako ksiądz muszę o tym publicznie powiedzieć i w tym momencie jego partner zakłada mu rękę na szyję i wygląda to dziwnie i nagle nawet jeżeli chciał jakiś coś przekazać, coś powiedzieć, być może miał dobre intencje, to nagle wygląda to bardzo dziwnie, pan i państwo wiedzą o jakiej sytuacji mówię. To jest problem wśród księży, homoseksualizm? Myślę, że jest to bardzo poważny problem, na który trzeba zwrócić uwagę, dlatego że jeżeli to nie chodzi o samą orientację, ale chodzi o ewentualne powiązania, które istnieją, powiązania nieformalne, o których nie wiemy. Ten film próbuje trochę pokazać, że ktoś kogoś za coś trzyma, coś o kimś wie, takiego czy innego. Ale bardzo ważna jest szczerość, bardzo ważna jest przejrzystość, bardzo ważna jest transparentność. To jest Kościołowi bardzo potrzebne. A można powiedzieć, że homoseksualizm jest w jakimś sensie źródłem potem pedofilii w kościele? Znaczy, dyskusja na ten temat jest prowadzona w tej chwili bardzo poważnie. Dlaczego jest tak prowadzona? Dlatego, że próbuje się przedstawić, że problem pedofilii jest obrzydliwy i trzeba go wyodrębnić, natomiast nie ma on żadnego związku z ewentualnymi powiązaniami, które są, to znaczy w ogóle orientacją. Proszę zwrócić uwagę, że o ile prawo karne przyjmuje granicę 15 lat, to kościelne prawo karne to jest granica 18 lat, a niepełnosprawni są traktowani tak jak poniżej 18 roku życia. Czyli, że jednak prawo kościelne mówi o tym, prawo kanoniczne, ostrzega księży przed odpowiedzialnością za dobieranie się do osób od 15 do 18 roku życia, a to chyba nie jest pedofilia. Mówi ksiądz o prawie, tam jest jeszcze kilka takich... To są osoby, które są nam powierzone. I musi być czysta transparentność. Proszę, ja myślę, że my musimy wrócić do rozmowy o celibacie. Jaki jest sens celibatu? Jakie jest znaczenie celibatu? Że jest to znak eschatologiczny. Że to jest znak dla innych. Właśnie jaki? Taki, że ja nie mam żadnego podtekstu ukrytego celu w zainteresowaniu się tobą i zajęciu się tobą. Tylko jestem do twojej dyspozycji. Bezinteresownie. Miłość jest bezinteresowna, ma być bezinteresowna. A są osoby, które mówią, że celibat przeszkadza w byciu dobrym kapłanem, bo ksiądz choćby na przykład nie wie, czym jest dzisiaj rodzina. Jak trudno jest powiązać wszystko. Czyli i pracę,
i troskę dla żony, i troskę dla dzieci. Argumenty po każdej ze stron dają się zbudować. My mamy, możemy o tym porozmawiać pewnie przy innej okazji, ale my mamy akurat w Kościele Katolickim w obrządkach wschodnich taką możliwość, żeby prezbiterzy, czyli księża, nie biskupi, byli żonaci i zakładali rodziny. A więc mamy jedną i drugą rzeczywistość obecną w Kościele. Wiemy, jakie są korzyści płynące z jednego rozwiązania, wiemy, jakie są korzyści płynące z drugiego rozwiązania. A ponieważ to się dzieje wszystko w jednej wspólnocie, to z tego doświadczenia właśnie w takim pluralistycznym Kościele korzystamy. Chciałem jeszcze o coś spytać, bo jest kilka takich bardzo wymownych na tym filmie scen, kiedy hierarchowie kościelni, łamiąc prawo, kryją te złe występki księży. Na ile to jest częsta praktyka w Kościele? Trzeba by było na ten temat przeprowadzić badania i nie wiem, czy takie badania w ogóle są możliwe. Natomiast, bo u nas troszeczkę są odpryski tego, co się dzieje za granicą, tam, gdzie się więcej o tym mówi, czyli na przykład w Stanach Zjednoczonych. I tam w Stanach Zjednoczonych przy okazji tak zwanej afery, prawda, osoby, która nawet zrezygnowała, została poproszona o to, żeby zrezygnować z kolegium kardynalskiego, czyli przestała być kardynałem, że pytania nie dotyczyły tego, co ta osoba robiła, jak obrzydliwe były te czyny. Nie epatowanie złem, tylko pytanie, kto o tym wiedział? I dlaczego ci, bo ktoś musiał o tym wiedzieć, i dlaczego ci, którzy o tym wiedzieli, nic na ten temat nie mówili? I to jest problem. Biskup Milewski. Pytania świeckich, zwłaszcza świeckich, to są jak najbardziej uzasadnione. A więc znowu szczerość, transparentność, świadomość tego, jakie ponoszą. Biskup Adelaide jest skazany na 6 miesięcy więzienia, to jest Australia, jest w areszcie domowym. Dlatego właśnie, że nie poradził sobie kiedyś z problemem, który nie jego dotyczy. Próbuje ksiądz sugerować, że ten problem u nas jest mniejszy niż w Stanach, w Australii, Irlandii czy Wielkiej Brytanii? Myślę, że wszędzie taka pokusa, bo proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że inaczej podchodziło się do tego 20-30 lat temu i wiedza na temat podobnych problemów była inna, a inaczej dzisiaj. To jest kwestia taka, czy oskarżenia są prawdziwe, czy nie. Proszę popatrzeć na dyskusję, która się dzieje w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, nie wokół Kościoła, tylko wokół nominowanego sędziego Sądu Najwyższego, który jest oskarżany przez panią, że jak miał 17 lat, to on, a ona 15, to wtedy on coś chciał jej zrobić. I dyskusja jest wyciągana teraz, prawda? I pytanie, jakie było podejście nasze kiedyś, czy wierzono w to, czy ktoś jest, dzisiaj to jest problem Senatu Stanów Zjednoczonych, czy wierzy w to oskarżenia, czy nie. I teraz pytanie, czy oskarżenia są wiarygodne? My przyjmujemy zasadę domniemania niewinności, czyli dopóki nie udowodnimy. Ale co? Trzeba wysłuchać ofiar. Trzeba z każdym rozmawiać, każdemu dać szansę powiedzieć. To, o czym mówi ojciec Adam Żak bardzo, że zaczynamy od tego, żeby wysłuchać, a nie traktować ofiar jako osoby, które atakują Kościół. A ten film troszkę próbuje tak powiedzieć, nie dając szansy na wysłuchanie. Biskup Milewski wczoraj tu w tym studiu przyznał, że Kościół nie finansuje dzisiaj prawników dla ofiar pedofilii. Powinien finansować w ramach choćby zadośćuczynienia? Proszę pana, to jest pytanie o możliwości. Dlatego, że powszechne przekonanie jest, że w Kościele są nie wiadomo jakie pieniądze. I ten film o tym jest też. Między ten film jest i ten film pokazuje, że tych pieniędzy jest bardzo dużo. O pieniądzach i o władzy. Natomiast właśnie nie ma tam wiary zupełnie. Nie ma modlitwy. A o Kościele stanowi wiara i zaufanie Panu Bogu. I to, że ja się modlę. I to, że jestem w kontakcie z Bogiem. I to, że żyję wiarą. Czyli i to, sugeruje ksiądz, że nie stać Kościoła na takie finansowanie tych prawników. Dzisiaj. Jestem przekonany o tym, że nie ma takich środków. Nie ma takich środków. To nie znaczy, że nie należałoby. To jest osobna rozmowa na temat tego, jak stworzyć takie środki. Bo to jest pytanie o fundraising. Myśmy w Stanach Zjednoczonych to jest zupełnie normalne, że poszukuje się na konkretne cele konkretnych środków. My w naszym duszpasterstwie, w nasze duszpasterstwo nie włączamy poszukiwania pieniędzy. To już ostatnie pytanie. Wbrew temu, co nam się zarzuca. Gdyby ludzie wiedzieli, jaka jest tacy. Kościół, hierarchowie, choćby na swoich mszach, co powinni robić? Powinni w jakiś sposób o tym filmie mówić wiernym, komentować, zakazywać, czy wręcz zachęcać, żeby pójść? Zakazywać nie ma sensu. Każdy jest wolny i zrobić, co uważa. Zachęcać chyba nie ma do czego. Oglądaliśmy go wczoraj ja z panem, więc ja nie zachęcam nikogo do obejrzenia. To znaczy tak sam siebie bym, gdyby nie to, że miałem nadzieję i rozmawialiśmy o tym, że możemy ten film obejrzeć,
to bym chyba nie poszedł na ten film. To już ostatnie pytanie, bo jest ksiądz specjalistą od prawa. Jest prawo cywilne, prawo kościelne, jest prawo boskie. Myślę, że ci księża, którzy w rzeczywistości postępują tak jak ci filmowi, to będą potępieni. A twórcy tego filmu? Nie no, potępieni nie wiadomo, czy będą. To jest moje pytanie o to, jak zadbać o duszpasterstwo osób, które... Każdy ma prawo do przebaczenia, szukania przebaczenia. Ja, większy problem jest z tym, co się nazywa grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, czyli że nie wierzymy w przebaczenie, nie wierzymy w to, że możemy się zmienić. Natomiast problem takiej osoby, która grzeszy w sposób złośliwy i bezczelny wobec rzeczywistości nadprzyrodzonej, jest taki właśnie, że nie ma wiary. I w związku z tym nie ma, czy jak się ratować. No dobrze, może w pewnym momencie dojdzie do tego. Może trudne wydarzenia, może sprzeciw ludzi doprowadzi do tego ktoś, kto mu powie, zmień się. A twórcy będą potępieni? Bo przynajmniej reżyser mówi, że jest daleki od Kościoła. Nie możemy. Nie, w ogóle Kościół nie orzeka. Nikt z nas nie powinien orzekać o tym, czy ktoś będzie potępiony, czy nie. Mam nadzieję, że każdy będzie zbawiony. Mówił. Myślę, że mam nadzieję, że twórcy też. Mówił ksiądz profesor Franciszek Longchamp-Deberie, wykładowca akademicki, profesor nauk prawnych i przez studentów uznawany za wielki autorytet. Dziękuję księdzu za spotkanie i rozmowę. Dobrego dnia. Dziękuję państwu. Szczęść Boże.